Także proszę Państwa, no, nasz ten pałac kultury Stalina i Lenina prezentuje się wyśmienicie przy złotych tarasach. Pięknie, tylko ten naród taki, zaraz się ktoś musi gapić, no zaraz wsipskość, zaraz się oglądają. Biblii nie widzieli, księgi Mormona nie czytali, nic nie wiedzą o Panu Bogu, ani Jahwe, ani o niczym. I tak zaglądają, jakby po prostu ze wsi byli. Tutaj pod metrem, jak z Pragi przejechałam z takim dziadkiem Felkiem, on już dawno umarł, to jak zobaczył tych Mormonów elegancko ubranych, to tak się na tych Mormonów z USA gapił, że wiecie Państwo, że to świadczy o tym, że ta Polska jest strasznie zacofana. Tylko śmietnik i dom. Śmietniczka i dom. Niektórzy bardzo czysto mają w domu, o czystość dbają, niczym groby pobielane, a wewnątrz są pełni łupiestwa i trupich kości. Tutaj jestem akurat w miejscu, gdzie Świadkowie Jehowy stoją, obok tego słupka, tam po lewej stronie. Przyjeżdżają z Anglo-Ameryki Białystok i poświęcają się tutaj, całej tej Warszawie poświęcają się, moherowej Warszawie. Moherowe berety, proszę Państwa. No, złote tarasy. Co tu jest? Przecież wiadomo, że Warszawa. Złote tarasy, Warszawa, wszystkiego ciekawa. Hotel Marriott, piec moherowy, piec kaflowy, nie ma Świadków Jehowy. Ani jednego Mormona, ani jednego Ewangelika. No, ani jednej osoby z cerkwi prawosławnej. Nie ma nic. Świat moherowy.